Panie prezesie, w ostatnich dniach wypowiadał się pan o ogólnej sytuacji gospodarczej bielskich przedsiębiorstw. Między innymi podczas telekonferencji z udziałem prezydenta miasta, pana Jarosława Klimaszewskiego. Rekord Sportowa Spółka Akcyjna, prowadząca szeroką działalność gospodarczą w Centrum Sportu Rekord, także mocno została dotknięta zaistniałą sytuacją. I nie mam na myśli działań czysto sportowych. Tak, ten czas, który w tej chwili przeżywamy, związany z epidemią, jest dla naszego klubu sportowego trudny. W tej chwili jesteśmy w siedzibie sponsora klubu, czyli w firmie Rekord Systemy Informatyczne. Tutaj w miarę ta działalność jest prowadzona, natomiast ośrodek sportowy, można powiedzieć, zamarł. Jest to dla nas duży problem, faktycznie zarówno i hotel, jak i układ gastronomiczny nie działa. Podobnie ma to przede wszystkim drużyny sportowe. Brakuje na naszych obiektach dzieci, młodzieży. To jest najbardziej nam doskwiera. No wiadomo, szkoła też jest zamknięta. Jest to dla nas faktycznie określony problem. Muszę powiedzieć, że skończył się miesiąc marzec. W związku z powyższym mamy już określone dane. Nawet ja mam tutaj przed monitorem. No, obroty, które zwykle generuje ośrodek takie gospodarcze, no, spadły o 52%. I w tej chwili zatrzymały się na kwocie 159 tysięcy. Faktycznie jest to określony problem, na pewno do rozwiązania, ale nie na dzisiaj. Pomimo tego, że taka sytuacja nas spotkała, tak się umówiłem z pracownikami i generalnie wszystkie osoby zatrudnione wokół sportu otrzymały 100% wynagrodzenia. To dotyczyło i sportowców, i pracowników gospodarczych, pracowników w hotelu, czyli tak staraliśmy się, na ile to możliwe, zachować się w 100% fair w stosunku do podwładnych. Te 52%, o których pan mówił, mówimy o miesiącu marcu. Na tą chwilę wygląda na to, że w miesiącu kwietniu będzie to już zupełnie zero. No dokładnie tak. Mówię o tych 50% spadku obrotów, no bo połowę marca jeszcze Centrum Sportu działało. No w tej chwili wygląda, że przez cały kwiecień nie będzie działało, więc będziemy mieli faktycznie przychody z tej działalności zerowe. No trudno, no taką mamy sytuację. Pytanie, które nurtuje niewątpliwie kilkadziesiąt osób na co dzień pracujących przy Startowej 13. Branże, które pan wymienił, w całej Polsce de facto zawiesiły działalność na czas nieokreślony. Słyszy się o fali zwolnień. Czy musimy się obawiać, że podobnie będzie u nas? Szczególnie, że Rekord SSA do mikroprzedsiębiorstw nie należy i na przykład na zwolnienia ze składek ZUS nie ma co liczyć. Faktycznie ta tarcza jest taka nierównomierna. Tu na terenie Centrum Sportu, oprócz trenerów, nauczycieli czy zawodników, no jest zatrudnionych sporo pracowników, nazwijmy to techniczno-gospodarczych, administracyjnych. I my nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, w związku z powyższym nie możemy liczyć na taką ochronę, na jaką mogą liczyć osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia, czy też osoby pracujących w tak zwanych mikroprzedsiębiorstwach do 9 osób. To nas zmusza do określonych działań. Duża część osób do tej pory już wykorzystała urlopy. W tym momencie mamy problem, co robić w sytuacji takiej, gdy tej pracy nie mamy. No myślę, że będę dążył do tego, iż potraktujemy to na takiej zasadzie, jakby te osoby były na wymuszonym, ale jednak chorobowym, czyli gdzieś w granicach 80% wynagrodzenia za miesiąc kwiecień te osoby otrzymają. I to mogę zagwarantować, czyli jeżeli ktoś nie będziemy w stanie zapewnić komuś pracy z wiadomych względów, no to, że może na tego typu wynagrodzenie liczyć i to na pewno jest taka informacja uspokajająca i myślę, że damy radę pod tym względem. Natomiast jako takich zwolnień pan prezes na tą chwilę nie przewiduje. Nie, no mogą być, bo nie ukrywam, pewne takie restrukturyzacje, które musimy zrobić, ale to raczej bardziej dostosowujące nas do realiów gospodarczych. Nigdy nie powiem, że nie będzie takiej sytuacji, ale to będą raczej sytuacje rzadkie. Generalnie będziemy starali się, mamy dobrych pracowników, zależy nam
na tym, żeby, no żeby się to wszystko nie załamało. W związku z powyższym jestem dobrej myśli, że ten zły okres przetrwamy, a może się jeszcze wzmocnimy. A jak wygląda sytuacja w Beskidzkim Towarzystwie Sportowym, które prowadzi przecież wszystkie nasze drużyny młodzieżowe oraz zarządza m.in. Szkołą Mistrzostwa Sportowego? Fizycznie wygląda tak, że no nie mogą nasi sportowcy, czy to młodzi, czy starsi, trenować. Także jak ja mimo wszystko praktycznie codziennie jestem u nas w klubie, więc jest to trochę przegnębiające, ta cisza na tych boiskach, ta cisza w szkole. Więc no, zajęcia sportowe po prostu nie są prowadzone. Tutaj jest taka pozytywna rzecz, że my mamy dochody z dotacji oświatowych, w związku z powyższym, z tych informacji, które mamy, te państwo tego nie wstrzymuje, więc to jest dla nas bardzo dobra informacja. Mamy również dotacje z Urzędu Miasta na szkolenie dzieci i młodzieży, także tu pewne określone, znaczące środki są zapewnione. Natomiast no też no z własnej inicjatywy podjęliśmy takie decyzje, że Czesne w szkole jest obniżone o połowę. Przypomnę, że prowadzimy również internat. Tam ta obniżka to sięgnęła 60%, czyli tylko 40% odpłatności. My te wszystkie miejsca mamy przyblokowane, nie jesteśmy w stanie tam nic innego robić. Jakieś koszty są ponoszone, ale tak z własnej inicjatywy wyszliśmy naprzeciw no, oczekiwaniom. Wiadomo, że naszym rodzicom się nie przelewa w takiej sytuacji, więc taka akcja. A jeżeli chodzi o odpłatność za zajęcia takie pozaszkolne, no to ona w ogóle została wstrzymana, także wynosi w tej chwili zero. Także mamy przychody mniejsze. Zakładam tu w tym wypadku, jeżeli chodzi o nauczycieli, no to nauczyciele będą mieli zagwarantowane 100% wynagrodzenia. Ci, którzy mocniej czy słabiej, ale jednak starają się prowadzić zajęcia dotyczące uczniów. Jeżeli chodzi natomiast o trenerów, no to tutaj jest może trochę bardziej skomplikowana sytuacja, bo mamy i trenerów zatrudnionych na umowę o pracę i na umowę zlecenia, ale to, co mogę zadeklarować, że z pewnością podobnie jak pracownicy ośrodka, te 80% w momencie, gdy nie mogą świadczyć pracy, otrzymają. Czyli traktujemy to jak, tak, jakby ktoś był na zwolnieniu chorobowym po prostu. A zawsze też możemy podchodzić do pewnych rzeczy indywidualnie. Wspomniał Pan o szkoleniowcach, a co z zawodnikami i z zawodniczkami naszych drużyn seniorskich? No tu mamy znowu aspekty takie typowo sportowe. To się wyczuwa. Ci wszyscy nasi sportowcy chcą grać. Bardzo im tego brakuje. To, że ćwiczą indywidualnie według tak zwanych rozpisek, to jest jedna sprawa. Czasami niektórzy gdzieś się tam przemycą do naszego centrum sportowego i gdzieś tam indywidualne ćwiczenia po prostu przeprowadzą, ale wiadomo, te restrykcje są tak duże, w związku z powyższym to są takie wyjątkowe sytuacje. Za okres marca, jeśli chodzi o te kwestie finansowe, wszyscy otrzymali 100% wynagrodzeń. Także to też jest taki myślę, ukłon z naszej strony. Tu też trzeba widzieć, ci zawodnicy czy zawodniczki mają oprócz tego zawsze liczyli na określone premie związane z wynikami sportowymi, więc dla nich jest określona strata, nie tylko, że nie mogą grać, że nie mogą cieszyć swoją grą kibiców, no to w dodatku ewidentnie tracą, nie mogąc walczyć o pieniądze zdobywane na parkiecie, czy które można podnieść z boiska, więc to już jest dla nich strata. W związku z powyższym jeszcze raz powtórzę, że 100% wynagrodzeń otrzymali za miesiąc marzec. A jeśli chodzi o miesiąc kwiecień, no sprawa jest otwarta. Na pewno będziemy starali się no, załatwić wszystko no, w sumie zgodnie z oczekiwaniami naszych sportowców. A przynajmniej będziemy na pewne zrozumienie z ich strony liczyć, ale to będzie wypracowane na spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych drużyn seniorskich i do takich spotkań w najbliższym czasie dojdzie. W firmie, gdzie rozmawiamy, dość pusto, a z tego, co Pan mówi, wynika, że wszystkie obciążenia sportowego rekordu z braku przychodów spoczęły właśnie na barkach naszego sponsora, rekordzie systemy informatyczne. Dacie radę, Panie Prezesie? Po takim hasle, czy damy radę, no to muszę odpowiedzieć, że tak.
Tu jeżeli chodzi o branżę informatyczną, no jesteśmy relatywnie w stosunkowo dobrej sytuacji. To nie jest porównywalne w ogóle do tego, co się dzieje w centrum sportu. Firma generalnie pracuje, ja bym to określił tak, na 90% możliwości w tej chwili. Dla firmy informatycznej, czy dla programistów praca zdalna to jest rzecz normalna. Również obsługa, i to jest najważniejsze, obsługa naszych klientów odbywa się też w sposób zdalny. Mamy taki system specjalizowany e-zgłoszeń, w którym klienci zgłaszają nam jakieś określone problemy, my je rozwiązujemy. Jest faktycznie w tej chwili, obserwuję zgłoszeń z urzędów miast, bo to nasi główni klienci i przedsiębiorstwa produkcyjne, że tych zgłoszeń jest teraz trochę mniej. Natomiast jest tego niemało, także cieszymy się z tego, że możemy wspomagać naszych klientów. Robimy też różne takie sprawy, których przedtem nie realizowaliśmy. Czasami są systemy, tak jak na przykład taki portal pracowniczy do zdalnego zarządzania pracownikami. W tej chwili realizujemy układ taki, że no, zainteresowanym klientom udostępnimy go bez odpłatności. Tak samo szerzej promujemy tak zwane urzędy, żeby mieszkańcy mogli poprzez internet załatwiać pewne sprawy. No, staramy się również widzieć, że nasi klienci znaleźli się w bardzo niekomfortowej sytuacji. Czasami klienci się do nas też zwracają z prośbami o obniżenie stawek wynagrodzeń w naszą stronę. No, myślę, że dla nas jest ta relacja z tymi klientami bardzo istotna i to zawsze jest taki moment, kiedy można powiedzieć sprawdzam, czy w takich trudniejszych czasach im pomożemy. Więc tutaj na wsparcie ze strony sponsora to klub i cała społeczność może liczyć. Ja jeszcze zwrócę uwagę na to, że mówiłem już wcześniej o dotacjach, które otrzymujemy, także te takie typowo sportowe przychody, one nie zamarły. Przypomnę również, że począwszy od tego sezonu mocniej wsparło nas miasto Bielsko-Biała i te dotacje, które zostały przyznane na te półrocze, no to miasto się z tego nie wycofało i te środki, to akurat dotyczyło zawodników ekstraklasowego zespołu futsalowego, no to one i również częściowo dziewczyn, no nie zostały wstrzymane. My je po prostu mamy i postaramy się sensownie wykorzystać. Także nie tylko jest to wsparcie samego sponsora, ale również te dodatkowe środki, które są, o których mówię. Na koniec Pana ocena tego, co w szkolnictwie. System nauki online zdaje egzamin, czy też uczniowie będą bardzo stratni na takim rozwiązaniu? No, w przypadku uczniów naszej szkoły, no to online to można się nauczyć matematyki i poznać na przykład liczby parzyste i nieparzyste, bo to głośno się o tym mówiło. Średnice i obwody. Tak, to widać, ale nie jesteśmy w stanie zdalnie prowadzić zajęć sportowych, więc to na pewno uczniowie są stratni. Tak jak rozmawiałem z Anitą Gańcarczyk, z panią dyrektor, z którą siłą rzeczy jestem w stałym kontakcie, no mówi, że no, nauczyciele bardzo się wykazują. Starają się ze wszelkich tylko możliwych, jak tylko to jest możliwe, no, prowadzić zdalne nauczanie, zdalny kontakt mają z uczniami. No, na pewno nie jest to, co w szkolnych klasach. Teraz myśleliśmy, że jeszcze bardziej opanujemy to zdalne nauczanie poprzez taki system Google Classroom, ale nagle się okazało, że ilość dostępnych licencji no nie jest taka, jak sobie wyobrażaliśmy, bo mieliśmy mieć tych licencji bodajże 1000, a nagle się okazało, że mamy tylko 10 i dostanie tych dodatkowych licencji nastręcza olbrzymie problemy. Także i to myślę, że będzie dobra informacja dla uczniów naszej szkoły. W okresie przedświątecznym i krótko poświątecznym trochę nauczyciele Wam zluzują. I trochę będzie może takiej refleksji, wypoczynku. No a potem mam nadzieję, że wrócicie do ław szkolnych, a jeżeli nie, no to trzeba będzie znowu mocniej wykorzystać te możliwości uczenia zdalnego i wówczas w pełni już będziemy mieli taką platformę zdalnego nauczania do dyspozycji.